Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj u kolegi Patryka Wróbla gościliśmy już kiedyś. On ciągle mieszka w Łubnianach. Lotuje w oddziale teraz 0262 Opole wspólnie z kolegą m.in. Jerzym Koźlikiem, znanymi tam hodowcami z Opola, ale kiedyś tutaj lotował w miejscowości Łubniany, ale wtedy należyliście do oddziału Popielów, tak? Tak, wcześniej to był numer 0265. Tego oddziału chyba już... Oddział jest, ale jako sekcja przenieśliście się do Opola. Dokładnie. Wyniki tutaj, które miałeś w tamtych latach, kiedy latowałeś w oddziale 0265 tam Popielów, były bardzo dobre. Przypomnijmy właśnie, jakie to były sukcesy twoje. No, największy sukces to był, do tej pory największym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych. W którym roku to było? 2012 rok. No i powiem tak, że z roku na rok jednak w tych młodych lotach jesteśmy gdzieś tam w czołówce, w okręgu, w regionie. W zeszłym roku zrobiliśmy mistrza. No w tym roku nie było aż tak dobrze, chociaż ja jestem zadowolony, bo nie można po prostu też co roku wygrywać, nie? No ty masz jeszcze tutaj o tyle, że tutaj gołębnik, który za twoimi plecami, jest, my tak specjalnie tutaj stanęliśmy, bo to jest nowe miejsce, jesteśmy, jak mówię, cały czas w Łubnianach. Tam wcześniej rodzice mieszkali, tam miałeś ten gołębnik i teraz tu się przyniosłeś paręset metrów dalej. No ale to się wiązało też z tym, że musiałeś nowy gołębnik postawić, bo właśnie tutaj widzimy i tylko tutaj jest na razie gołębnik, tylko że gołębiami młodymi tutaj leciałeś w tym roku, tak? Tak jest. I co ciekawe, te gołębie właśnie jak będziemy mieli je, bo będziemy tą całą drużynę lotową gołębi młodych, tam jest 18 bodajże gołębi, tak? Coś koło 20, powiedzmy 18 chyba. One są i obrączki mają polskie, bo co ciekawe, ty masz też jeszcze dwa gołębie czy trzy oryginalne Roland Faber. Tak, trzy gołębie są oryginalne od Rolanda Fabera i Denisa i dwa gołębie zostały od Norberta Smolica z okolic Hanoweru. Tutaj te gołębie będziemy za chwilkę też pokazywać, ale powiedzmy, bo ty w swoim rozpód masz tam jeszcze u rodziców i tam gołębie... Tak, i tam nadal też będę lotował. Oczywiście. No, gołębiami dorosłymi tam nadal będę lotował. A dorosłymi, wspólnie, no właśnie. Wspólnie z bratem. Tutaj tylko i wyłącznie będziemy lotować gołębiami młodymi. Młodymi. Taki też mamy cel. I macie, to znaczy z bratem lotujesz ciągle jeszcze z Michałem? On osobną drużyną, jeżeli chodzi o młode gołębie, osobna drużyna jest tam, a osobna, bo on tam drużyna mieszka jest dalej. Tutaj, dokładnie. Więc można powiedzieć, ja lotuję tu, on lotuje tam, ale na stare loty znowu będziemy się łączyć. I... Rozpód macie ten sam. Tak, rozpód ten sam. W rozpodzie, przypomnijmy, jakie ty masz gołębie, my już opowiadaliśmy, jakie ty miałeś tam gołębie wtedy, ale czy coś nowego doszło, bo wiemy, są Rainera Pittmana gołębie, Gintera Prange. Tutaj też w tej drużynie, co warto podkreślić, są... Po synie 261 chyba 2 czy 3 gołębie, tak? Tak, 4 wyciągnąłem, 3 zostały, pomimo tego, że ten ostatni lot naprawdę był katastrofalny u nas. Wszystkie oddziały wokoło loty mieli super, oczywiście u nas musiała być jakaś tragedia, no ale no, nic nie zrobimy, no, takie jest życie, jak to się mówi. Nie? Zacząłem lotowanie 28 młodymi, zostało 18, z czego 2 gołębie nie były lotowane, więc też na aukcji się nie pojawią, no po prostu jak jest cel, żeby te gołębie lotowane były na aukcji, więc też tak będzie. Teraz jeszcze powiedzmy, bo gołębie te 18 gołębi, które ci zostało, one też miały w oddziale bardzo wysokie pozycje, tak? Tak, ogólnie w tym roku zdobyliśmy tytuł pierwszego przodownika w oddziale, do tego ostatniego feralnego lotu prowadziliśmy. Z dosyć fajnym rezultatem wyszliśmy z oddziału, do Mistrzostwa Polski w oddziale wygraliśmy. Jeżeli chodzi o mistrzostwo koeficjentowe, byliśmy na trzecim i w okręgu, można powiedzieć nieoficjalnie, bo już gdzieś tam te wyniki przeciekły, jesteśmy czwartym przodownikiem, jeżeli chodzi o mistrzostwo, z generalnego mistrzostwa Polski gołębi młodych. Czyli pogratulować można tylko, a gołębie jeszcze mówiłeś, masz te właśnie jak Prangego, masz też oryginały tutaj drugiego hodowcy niemieckiego, to z Kozioła, tak? Nie. Tak, ale powiem tak, że gołębie Georg Kozioł, które u nas są i Wolfganga Reipera, praktycznie to można powiedzieć, że to jest jedność, właśnie, to jest ponieważ on też na tych gołębiach bazuje i ja z tymi gołębiami fajnie potrafię pracować, jakoś no, udaje mi się to, więc z tych gołębi na pewno nie będę rezygnował. Nie? Ale miałeś też gołębie tam, oprócz tych, co mówiliśmy, z polskich hodowców, miałeś z kolegi, aha, Christofa Smolisa jeszcze, tak? Smolisa tu były, widziałem. Tak, w tym roku, Zbyszka Oleksiaka jest chyba po tak, królu. Tak, Zbyszka Oleksiaka właśnie od Krzysztofa Kosa otrzymałem syna króla i brata króla. No i w tym roku po bracie króla gołąb 6 wkładań, 6 konkursów. W tym bodajże tam chyba 1 czy 2 dosyć takie fajne czołowe. A pierwsze konkursy zdobywały gołębie twoje tutaj? Miały taki, że tak, miałem w tym roku raz pierwszego gołębia, drugiego bodajże, nie wiem, dwa razy. Trzeciego gołębia też chyba 2 razy. Co warto podkreślić, jeszcze ten oddział, który masz, to jest 262 Opole, to jest duży, liczny oddział i tak jak już mówiliśmy, Jerzy Koźlik między innymi, to jest znany gracz, bardzo dobry hodowca, ale powiedzmy jeszcze o innych, którzy tutaj lotują, z którymi przychodzi ci rywalizować. Jeżeli chodzi o gołębie młode, to w tym roku na pewno Piotr i Marcin Koziut, którzy tutaj też niedaleko nas mieszkają. Bo właśnie, sklep tu mają przecież. Dokładnie, w Zawadzie mają sklep z artykułami dla gołębi. Na pewno Łukasz Gorzolka, który no, nie dał mi spać, że tak powiem, po nocach.
jeżeli chodzi nie gadaj z tym spaniem, bo ty jesteś po ślubie świeżo, to tam nie, to nie Łukasz. Tam, to tam kurde, to będzie Łukaszem się zasłaniał. No, ale w każdym bądź razie. I Hubert Świerc, który ostatecznie wygrał, no nie był taki mocny w tym sezonie jak w poprzednie lata, no ale jednak no, udało mu się przez ten lot, miał po prostu szczęście na tym ostatnim locie, że udało mu się wygrać. Nie? To po prostu dobry hodowca to i wygra. Nie? Oczywiście, no, no. Hodowcą jest wyśmienitym, nie? I na starej, i na młode gołębie, więc... Tak to wygląda. Tutaj ten gołębi, który masz za tobą, stawiała ci firma kolegi? Pana Mieczkowskiego. Tak, zobaczmy. No, wjedziemy do środka, pokażemy? Oczywiście. Wjedziemy, pokażemy go sobie. Zobaczmy, on też tutaj jest postawiony na takich filarkach. Ma szuflady. Róż też tutaj w gołębniku jest, ale nie spada nic na ziemię. Na razie tutaj to jest takie warunki. Bo warunki są, przepraszam, najmocniej. To będziemy zamknąć. Polowe, ale nie, tutaj zobaczmy, bo tak jest wyposażony jest gołębnik tutaj w sterowniki różnego rodzaju. Widzę, to masz te sterowniki. Z firmy Polmar, Legimarka, Rzepki. Tak, tu mamy właśnie wszystko, co się zwiąże ze sterowaniem. Masz też tutaj, zobaczmy, firmy. Tak, to mam światło, tutaj mam ogrzewanie. Mhm. A tu masz jeszcze, patrzę, zobaczmy, panele grzewcze też z Polmarku widzę. Nie, te są dwa jeszcze z ATX-em, aha. Zostały na po prostu, demontowaliśmy w tamtych gołębnikach, a dwa są... A tu oryginalne cele widzę firmy Hermesa, nie? Tak, dokładnie, w tym roku montowałem. Tam masz też jeszcze, widzę, że na taśmach wszystko, czyli tutaj starasz się żonę oszczędzać innych, żeby nie sprzątali ci. Tak? Przede wszystkim siebie. Siebie, dobrze. Tutaj masz, widzę, rolety, tak, na zaciemnianie, wszystko gotowe? Dokładnie. Zresztą zautomatyzowane jest wszystko. No, praca też nam nie pozwala w 100%, tak jakby zawsze gdzieś tam systematycznie przyjechać, pokarmić, zasłonić. No czasem gdzieś trzeba wyjechać, no niestety, no jest to na pewno duże ułatwienie dla nas, no nie ma co... Tutaj ma w tym co, roku miałeś, mówisz, 28 gołębi do lotu, wtedy drużynie młodych, a ile miałeś docelowo, planujesz w tym gołębniku tak osadzić gołębi? Znaczy się powiem tak, że w tym roku też tak planowałem, no ale niestety z przyczyn niezależnych ode mnie, no zrobiła się to liczba 30 gołębi. Około 60 sztuk chcę tu tak docelowo mieć, nie? Rozumiem. Dobrze, także widzimy tutaj te gołębniki, to my widzieliśmy już parę razy te konstrukcje. Tutaj są takie gołębie, to akurat są moje, bo akurat kupiłem wczoraj i tutaj korzystałem z podziękować, muszę Patrykowi tutaj z możliwości ich nakarmienia i napojenia. Dobrze, a to teraz może pójdziemy, pokażemy te twoje gołębie trochę. Pokażesz nam, jak one wyglądają, tam nie ma żadnego szpaka, nie ma żadnego czarnego, ani czerwonego, płowego, są tylko niebieskie i nakrapiane chyba. Nawet chyba pstrego nie ma żadnego, co? No są, kilka pstrych. Kilka pstrych jest? Dobrze, to będziemy za chwilkę je oglądać. Zapraszam. Teraz tutaj chcemy kolegom pokazać troszeczkę tych gołębi, które Patryk w tej drużynie swoich gołębi młodych posiada. Tych gołębi, tak jak powiedziałem, jest chyba wszystkich 18, ale Patryk nam zaprezentuje. Od jakiego zaczniemy gołębia? Kilka Smolisa, ja tak? Nie, to zobaczymy po prostu. Losowo, jak mi po prostu wyjdzie z kosza. Tutaj jaki numer teraz masz? 4051. 4051 to jest polski gołębi. Dokładnie, to jest samiczka. Tak, i z czego to jest? Roland Faber oryginał. Dokładnie, samczyk, to w zeszłym roku był lotowany. Bardzo dobrze ten, 10. lotnik polski kategorii F. Ten gołąb. Dokładnie. I matką jest córka... Znaczy ojcem tego gołębia. Ojcem jest dokładnie 10. lotnik polski. Tak jest. A matką jest córka półbrata Big Bossa z 1205, czyli córka 520 od Gintera Prange. No i ta samiczka... Przypomnienia mogę powiedzieć jeszcze, że te Rolanda Fabera gołębie, to jak znamy kolegę Tomasza Rumińskiego, w tym roku ma też kategoria bardzo dobry wynik. Ma 17 koeficjent, to będzie mistrzem Polski, podejrzewam. I on też ma właśnie dwie takie pary Rolanda Fabera, którego się też dobrze sprawdzają. Oczywiście. To jest samiczka taka, ona ma numer, przypomnijmy, 40-51. Dokładnie. I to była trzy czołowe konkursy. Spadł jeden rodowód, ja go podniosę, a ty w międzyczasie weź gołębia tam innego. Oj! Czekaj. Dobra? Tu weź to, tak. Już mamy dobrze. Teraz mamy gołębia o numerze 8872. To jest DV665, jest to oryginalny gołąb Krzysztofa Smolisa. Ten. Z ciekawości mogę powiedzieć, że jest to wnuk olimpijczyka Ortnera. Od Ortnera na polskim obrączce. Tu jest obrączce, ten dokładnie. Tak? I ten samczyk zdobył wszystkie konkursy 6x6 i pierwszy na oddział z lotu bodajże Głogów, jak się nie mylę. Przy tej ilości hodowców, która tu jest w oddziale, to wymienia się zawsze dużo tutaj, nie? To coś pod 5 tysięcy prawie. Zawsze pod 5 tysięcy, 4 tysiące, coś w tym oko, ten. Piękne oko gołąbka, gołąb naprawdę... Samczyk. Samczyk, wybitnie zbudowany, bardzo dobra budowa, więc tego mogę na pewno kolegom z czystego serca polecić. Jak mówiłem, są same niebieskie, nakrapiane, widzicie, mnie takie nakrapiane, tutaj jedno pstrych tu nie ma, no mówiłem ci. Jest jeden. Jeden może, jeden jest, no jeden. A
teraz masz głębię o numerze? 4057. To jest czysty Wolfgang Reper. Tak, można powiedzieć, że czysty Wolfgang Reper. Samczyk z 15 roku, którego brat przywiózł bezpośrednio od Wolfganga Repera. Po tym samcu już wcześniej również mieliśmy zeszłe lata bardzo dobre lotniki, jeżeli chodzi o loty gołębi młodych. W tym roku również. Czwarty lotnik oddziału, 6x6, poradził sobie z tego ostatniego lotu. No i również czołowe konkursy, bo 16, 26 i także piąty na oddział na 3843 gołębie. No i tutaj matką tego gołębia też jest, zobaczmy, bo Kozio Georg to jest chyba ten hodowca, który ty miałeś kiedyś jak drużynę tą w młodych. Tak, w 2012 roku, jak to były mistrzostwo w koeficjentach, to było 4 oryginalne gołębie były jego w tej całej drużynie, nie? A Georg wystawia, w jakiej ma gołębie właśnie, bo tutaj widzę, jest taki dość ubogi rodowód z tej strony. Tak, no to są jego typowe rodowody. To są typowe rodowody, jednakże no to są oryginalne gołębie Reaper, bądź tam... Bo on takie właśnie ma też u siebie. Dokładnie, bądź od hodowców, którzy również bazują na Reaperach, on głównie na te powiedzmy gołębie stawia. No i też lotuje w oddziale razem z kolegami Faber, nie? Kolejny gołąbek 4053. Jest ojcem tego gołąbka, jest syn 261 od Gintera Prange. Właśnie, to są trzy takie gołąbki. Naprawdę jestem super zadowolony. Na cztery wyciągnięte, którymi tutaj lotowałem, 3 gołębie mi zostały. A matką jest matka 226. W 2016 roku miałem samicę, która jako młoda pierwsza i szósta na oddział. Była czwartą lotniczką Polski. Przyjęła jeszcze temu gołębiowi? Można powiedzieć, że otarła się o olimpiadę wtedy w Brukseli. 227 również bardzo dobra lotniczka, czyli siostra 226, też mi super leciała. No i z ciekawości, Matyszek hodowca jest. Hodowca. Dokładnie, to jest hodowca mało znany w Niemczech. Tutaj kolega Hubert Świerc właśnie opiera tą hodowlę, swoją hodowlę na gołębiach Ewalda Matyszoka, no i leci fenomenalnie. No a 226 również w tym roku na pierwszym locie konkursowym, jako dwuletnia już również trzecia na oddział, nie? O, co ładny. Samczyk, nie? Chyba. Tak, to jest na pewno samczyk. Ale też taki duży, widzę niebieski, to też samczyk. Tak, to jest 4017. Mhm. 40, mamy? Tak jest, 4017, podejrzewam, że będzie tutaj. Tu mamy, tak, to jest... Drugi na oddział, 17 na oddział i 83 na oddział. Oczywiście ja piszę tylko te konkursy czołowe, dokładnie z pierwszej setki. Ojcem tego gołębia jest oryginał Peter Jansen. To jest gołąb, którego kupiłeś na jakiejś aukcji? Nie, bo tam mieliśmy właśnie Jansen. Z Peterem Jansenem współpracujemy również zawodowo, bo on ma firmę malarską, a mamy agencję pracy i malarzy zatrudniamy, więc... Tam mieliśmy pracowników i w ramach podziękowania za dobrych ludzi, można powiedzieć, podarował nam 4 gołąbki. Peter Jansen, ten samiec pochodzi, jego ojciec to jest Der Beste, pełny brat Dolce Vita od Petera Venstry. Natomiast matką jest córka Goldsztyk od Heinza Mayera z Raden. Tu właśnie widzimy, to są te dwa gołębie, o których Patryk wspominał. Der Beste i córka Goldsztyka. Goldsztyk jest tutaj akurat. Dokładnie. Też tej już powiedzmy, można powiedzieć, od Petera Jansena mamy dużo dobrych gołębi. No matką natomiast tego gołąbka jest samica oryginalna od Rolanda i Denisa Faber. Córka Kamila. Kamil to był 12 lotnik Niemiec 2013 roku. A samica, no jest. A samiec Niemiec 2013. I tu wiele jest czołowych konkursów. Dreifach Siegerin to też jest czołowa samica. 3 razy pierwszy tak. Konkurs. Więc można powiedzieć, że jest to też taka perełka. Wszystkich gołębi nie będziemy pokazywać, ale tam sobie będziemy na stronie internetowej mogli wszystkie te zobaczyć. Oczywiście rodziców też się postaramy rodowody pokazać. Tam zresztą Patryk też będzie miał tam różnych takich dodatków, załączników do tych rodowodów. Chciałem pokazać też różne gołębi, no nie będę wszystkich oczywiście też pokazywał. Kolejny gołąb, oryginał z hodowli Rolanda i Denisa Faber z Hamburga. Samica pochodzi z tych ferbeków, które jak to wspominają, że to są też jego czołowe linie. Nie tylko 557, ale także ferbeki to hodowcy. 507 to jest jeszcze inna, hodowcy, nie ma. Hodowcy chwalą, dokładnie. Mhm. I na dole jest gołąbek od Hansa Lekszy. Samiczka ta zdobyła drugi konkurs, bodajże z Nowej Soli. Bo to jest też po córce, po siostrze Olimpiady, Olimpia 408. Widzę. Dokładnie. Tak. Więc samica również pokazała klasę. Te
Teraz jaki numer gołębia mamy? Kolejny gołąbek to jest 4023. To jest na pewno po bracie króla od Zbyszka Oleksiaka. 23. Nie, 40 tutaj jest tu. Jak widzimy, brat króla Zbyszka Oleksiaka. Samczyk zdobył wszystkie konkursy, 6 wkładań, 6 konkursów. Króla Zbyszka Oleksiaka przedstawiać nie trzeba. Na pewno jest znany gołąb w całej Polsce, więc dużo o tym nie trzeba wspominać. I tutaj też naparowany był na samiczkę od Rolanda i Denisa Faber, z takich jego, można powiedzieć, starych linii. Faber, przypomnijmy, często się też zdarza, że mamy rodowody, tam jest chyba wtedy oddział DV0127, jak był Faber Maczyński spółka. Tak jest. Kiedy byliśmy u Rainera Pittmana, to się tam akurat od Rolanda dowiedzieliśmy, że oni już nie rotowali, a to nie było żadnych konfliktów, tylko po prostu no, odległość, bo mówi Roland, chyba to 120 czy 100 km dzieliło ich dystansu. A co ciekawe, pan Maczyński to był generał Bundeswehry. To nie wiedziałem. To już ja się to wtedy dowiedziałem akurat także. Teraz mam jakiego gołąbka? Ostatni gołąbek, którego chciałem zaprezentować, to jest numer 4037. Mhm. Samiczka? To jest na pewno samczyk. Samczyk. Ojcem gołąbka jest Double Olympic. Kupiliśmy go na jednej z aukcji, nie wiem, teraz na Amazing Wingshare, podejrzewam. Wolfganga Reapera. Dokładnie, gołąb Wolfganga Reapera. Pochodzi z syna Olympia 246 i półsiostry Olympia 412, czyli można powiedzieć, tak jest, sama nazwa wskazuje, tak go nazwali, więc ja też tę nazwę zostawiłem. Natomiast matką jest oryginalny gołąb Rainera Pittmana po dwóch jego superlotnikach, czyli matka to jest wnuczka Hurricana 51, Goliata 405 i Adamioka 349. Ale tego Hurricana 51, tego, który ostatnio byliśmy tam, oglądaliśmy, te gołębie się cieszyły największym zainteresowaniem, to tutaj nie dość, że jest jeszcze Hurricane 51, ale ten gołąb, który był synem Hurricana 51, on przy okazji był najlepszym rotnikiem regionu. Dokładnie. No i ten samczyk u mnie, jak bardzo na niego czekałem, no akurat jak wracaliśmy z dni otwartych, brat mi zadzwonił, że przyszedł ten gołąbek i bardzo się z tego powodu ucieszyłem. To ile miał spóźnienia? 2 tygodnie. O, to dobrze. No, ale akurat to był jedyny konkurs, którego nie zrobił. No, od początku do końca był typowany jako ten do Mistrzostwa Polski. 32, 81 i 85 na oddział. Więc uważam, że gołąbek naprawdę jest warty uwagi. A na koniec jeszcze pokażmy tego wybitego pstrego. Jeśli jednego tak masz, to możemy go jakoś tutaj, że tak powiem, pokazać. Pstre są dwa, Krzysztof. No to dwa, to jeden mi się schował. Pokaż tego, co to jest, żebyśmy też mogli zobaczyć. To jest samiczka, również bardzo dobrej, bardzo ładnej budowy. Ma numer 40. 4036. Na polskiej obrączce. Dokładnie. Może. Tu nie ma chyba. Nie, ona jest tutaj, ale ja mogę powiedzieć z głowy, co to jest. Matką tego gołąbka jest córka króla Zbyszka Oleksiaka. Natomiast ojciec to jest mój lotnik 60-54, który no już kilka lat u mnie dobrych fajnie leciał. Później przeszedł do rozpłodu i wywodzi się z takiej mojej też super samicy, która w 2006 roku była najlepszym u mnie gołębiem. No zdobyła na pewno dużo czołowych jak konkursów. Leciały te gołębie, jak ten gołąb ci leciał? No powiem szczerze, że no nie zachwyciła aż tyle, żeby gdzieś tam być zaprezentowana może w tej pierwszej grupie, ale na pewno ma super budowę, więc również poleciłbym na pewno do dalszej hodowli. Dobrze. Czyli mamy już tak niejako z grubsza omówione te gołębie. Te gołębie będziemy u nas mieli wystawione. Jest 18 sztuk. Wszystkie załączniki w postaci co to zdjęcie rodziców, rodowodów, ich jakieś informacje więcej o hodowli tej Michała i Patryka Wróbel będziemy mieli na stronie. Tutaj kolega Patryk. Michała tutaj nie ma. Michał tam pewnie siedzi w domu, teraz obiad jest z rodziną. Nie, Michał teraz musi karmić gołębie, które karmić. Są tam. Nie? Młodszy czy starszy, przypomnij. Michał jest starszy. Starszy. I tak starszego brata wykorzystujesz, tak? Czy on cię wykorzystuje? Nie, no mamy powiedzmy podzielone obowiązki. Ja zawsze karmię rano, on wieczorem, więc dobrze. Teraz jest jego kolej. No to widzimy właśnie wspólne hodowanie gołębi z rodzeństwem, czy w ogóle z kimś wspólnikiem, to też powoduje, że możemy czasu więcej mieć. Na pewno ułatwia, no też się zdarzają, że i ja, i Michał często gdzieś tam musimy wyjechać, więc jeden czy drugi powiedzmy pomaga, więc na pewno jest to duże ułatwienie, nie? Dobrze. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie tych gołębi. Życzymy powodzenia tym wszystkim, którzy będą te gołębie kiedyś nabywać i dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.